Dzień dobry. Z Forum Ekonomicznego w Karpaczu kłania się Zbigniew Bartuś, a w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie gościmy Joannę Jaroch-Pszeniczną, dyrektorkę generalną francusko-polskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, dzień dobry. Fantastycznie Panią gości, tym bardziej, że rozmawiamy o czymś bardzo pozytywnym, o czymś, co się dynamicznie rozwija i nabrało rozpędu w ostatnich latach. Ja pamiętam, kiedy wstępowaliśmy do Unii, chyba w tym roku poprzedzającym, ta wymiana handlowa nie była tak imponująca między Polską a Francją i z tego, co pamiętam, była ogromna przewaga, chyba dwukrotna importu nad eksportem. To się odwróciło w międzyczasie, chociaż prognozy tych czarnowidzów dotyczące wstąpienia Polski do Unii były odwrotne. Jak się to rozwinęło, w jakim kierunku, jak wyglądają liczby na dziś? Przede wszystkim jako Izba istniejemy w Polsce od 30 lat. W tym roku obchodzimy nasze 30-lecie i mieliśmy to szczęście, że mogliśmy praktycznie z bardzo bliska obserwować ten rozwój relacji francusko-polskiej. Zostaliśmy założeni przez pierwsze firmy, które we Francji stowarzyszenie się jest obowiązkowe, więc oni naturalnie musieli się stowarzyszyć, żeby móc właśnie tworzyć tą społeczność francuską, firm francuskich tutaj w Polsce. I widzimy też jakby jak się oni zmieniają, zmieniają się ich potrzeby i postrzeganie Polski. Dzisiaj faktycznie ta współpraca wygląda odwrotnie, znaczy ten bilet jest absolutnie dodatni, mamy ponad 35 miliardów obrotów z przewagą na rzecz Polski 8,4 miliarda, więc faktycznie dzisiaj Polska ma ten bilans dodatni, ale zmieniło się dużo, znaczy zmieniło się postrzeganie Polski, zmieniły się inwestycje, które mamy dzisiaj. Dzisiaj mówimy przede wszystkim o inwestorach tych z kapitałem francuskim, zresztą w tym roku zrobiliśmy raport pod patronatem SGH, gdzie jest pokazane, że inwestycje, które są dzisiaj, to są przede wszystkim inwestycje w przemyśle. Później mamy telekomunikacje, te usługi logistyczne. Trzecie to jest handel. No jak pewnie wspomnimy sobie lat 30 temu, to głównie pamiętamy inwestorów francuskich właśnie poprzez te duże marki i sieci handlowe, które są ciągle obecne, ale faktycznie jakby ta skala i ten poziom inwestycji jest inny. To, co nas cieszy, to, że firmy się jednak organicznie rozwijają. To są partnerzy, którzy są z nami już od wielu lat. Reinwestują zyski w Polsce. Reinwestują. Tak? Prawie połowa firm, 48% zysków jest reinwestowanych. To też pokazuje, że to są partnerzy długofalowi, postrzegają Polskę jako świetny kraj, dynamiczny. I są tutaj, rozwijają te swoje ośrodki, zakłady przemysłowe. I rozbudowują też, walczą o to, żeby te firmy tutaj lokalnie w Polsce się dalej rozwijały, więc firmy francuskie w Polsce to są świetni ambasadorzy Polski we Francji, bo przekazują te informacje pozytywne o naszej gospodarce, o tym jak się rozwijamy, jakich wspaniałych mamy ludzi i widzimy właśnie, że te projekty, które teraz są lokowane w Polsce, to są projekty coraz bardziej skomplikowane. To już nie jest zwykła montownia, bo jako Polacy i Polska mamy coraz wyższą siłę roboczą, więc te bardzo proste inwestycje są przekierowane na inne kraje, do Rumunii czy Czechy, a do Polski są lokowane te projekty. To wymagają troszkę więcej intelektu, tak? Dokładnie, skomplikowane, gdzie należy coś przetestować, sprawdzić. I tutaj innowacyjność też jest wykorzystywana Polaków. Innowacyjność jest też wykorzystywana i to też pokazuje właśnie nasz raport, gdzie firmy, 80% firm przez ostatnie 3 lata albo wdrożyło nowy produkt, albo nową usługę, nową technologię, więc to faktycznie wskazuje na to, że te inwestycje przez te firmy są permanentnie realizowane. No Francja jest jednym z głównych innowatorów, tak, obok Niemiec czy Austrii. Faktycznie mówimy o tym, że ten gen innowacji jest zaszczepiany w Polsce, że w Polsce mamy świetne kadry, mamy świetnych inżynierów, no to widzimy też, że te projekty są tutaj testowane i to też nasz raport właśnie pokazał, że 43% projektów, które są wdrażane w Polsce, one są później wdrażane przez matki, czy w całej grupie. Są w zasadzie globalnymi produktami, tak, czy usługami. Są globalnymi produktami, więc to nas jakby tu widzimy zupełnie inną skalę rozwoju, ale to jest taka bardzo pozytywna dla Polski, myślę, dla Polski, ale Francja na tym nie traci niewątpliwie. Polska, tak? Nie traci, ale to też o to chodzi, żeby wzmacniać się europejsko, tak? Tutaj win-win, o tak? Suwerenności europejskiej, jeśli mówimy tutaj właśnie o współpracy w ramach no, czy bezpieczeństwa lekowego, czy bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, to myślę, że to jest akurat na tym obszarze powinniśmy współpracować. Nearshoring czy friendshoring, o którym się dużo mówi, to jest właśnie tutaj widać bardzo wyraźnie, to przenoszenie łańcuchów dostaw. Francuzi bardzo mocno wzmocnili i wykorzystują do tego polskie zasoby, żeby to budować. Czy jakieś obszary konkretne możemy wskazać, gdzie szczególnie się skupia ta działalność? Mówię o sektorach gospodarki, o branżach.
Francuska w Polsce, tak? Tak. No mamy, tak jak mówiłam, przede wszystkim to jest przetwórstwo, czyli przemysł. Nie mówimy o przemyśle wszelakim, bo to jest przemysł samochodowy, automotive cały, to jest rolno-spożywczy. No to są oczywiście przetworzy z gumy. No Michelin ma największą fabrykę na świecie, tak? A to jest również chemia, L'Oréal, kolejna przeogromna fabryka w Polsce, pod zresztą Warszawą jest zainstalowana. Saint-Gobain, która ma 20, teraz kłamie 6 fabryk tutaj w Polsce, więc jest w tych obszarach Francja się rozwija. Ale to jest jakby przemysł, jest jedna rzecz, ale też myślę, że bardzo ważnym aspektem to jest dążenie do neutralności klimatycznej. Francja ma tą swoją bardzo ambitną agendę, gdzie przed 2025 tutaj mamy jedną firmę, która ma być neutralna klimatycznie do tego roku 2030. Te firmy już wdrażają bardzo konkretne rozwiązania po to, żeby być neutralne klimatycznie, więc te inwestycje, o których mówimy, to jest zarówno inwestycje w przemysł, ale również inwestycje w zieloną energię po to właśnie, żeby tą neutralność klimatyczną rozwinąć. I to jest kolejny sektor, cała ta energia, która jest właśnie takim sektorem, gdzie firmy francuskie mocno się rozwijają i trzymamy kciuki, żeby się rozwinęły mocniej oczywiście. Zaczęliśmy od wymiany handlowej i udziału eksportu, który rósł bardzo dynamicznie, dużo dynamiczniej niż import. Tak się składa, że eksport jest jednym z takich dwóch motorów napędowych polskiej gospodarki od lat, w zasadzie od dziesięcioleci można powiedzieć już w tej chwili. Konsumpcja i właśnie ten wewnętrzna i eksport. No ile ten eksport do Francji waży w całym eksporcie Polski i jakie są perspektywy jego dalszego rozwoju? W ramach eksportu, wydaje mi się, że to było 7%, ale teraz nie potwierdzę. To jest na pewno tendencja wzrostowa i to jest, myślę, że najważniejsze. My też patrzymy na to, że ten eksport wygląda już troszeczkę inaczej. Znaczy raz, że to jest oczywiście stale, to są wyroby związane z drewnem, tak? Czyli te wszystkie tytonie, drewno, to są te obszary, które są eksportowe. Natomiast to, co nas cieszy, to jest eksport naszych usług, który wzrasta. I to myślę, że to jest warto, żeby o tym opowiedzieć, bo nawet jeśli spojrzymy na inwestycje, które we Francji się zadziały przez ostatnie lata, mamy kilka takich świetnych ambasadorów polskich, którzy we Francji się rozwinęli, niektórych jest bardzo głośno, no to, przede wszystkim to są usługi, to są przejęcia, no bo Francja już jest takim rozwiniętym rynkiem, więc żeby wejść na rynek francuski, to jednak należy po prostu, najprościej jest przejąć istniejącą firmę i na tej podstawie budować dalej. Ale widzimy, że jednak nasz zmysł IT jest mocno rozwijany, tak? Bo te inwestycje, które we Francji się rozwijają, no to są też inwestycje związane właśnie z tym całym sektorem IT, czy to jest w ramach zdrowia, e-zdrowie, czy też no, Impos, tak? Chociażby to też jest wszystko przecież oparte. Jestem Krakusem, więc w Krakowie mamy bardzo silną firmę francuską, która mocno rozwija ten sektor. Komar Health, tak? Oczywiście też. Więc faktem jest, że mamy kilka takich świetnych firm, które się mocno rozwijają. No i maszyny, tak? Rolnicze na przykład. To jest też taki obszar, który we Francji bardzo silnie się rozwija. Porozmawiajmy tak pod koniec jeszcze o nieoczywistych oczywistościach. Wydaje się, że ta współpraca polsko-francuska, ona jest taka owocna, długoletnia, można powiedzieć od wieków trwa i że znamy się jak łyse konie, mówiąc starym polskim porzekadłem, nie wiem jak to po francusku będzie. Natomiast to może jest złudne, bo czasami przedsiębiorcy mi mówią, że nie wiedzieli o pewnych specyficznych rzeczach, na które trzeba zwracać uwagę w relacjach polsko-francuskich. Po tych 20 latach współpracy z Unii, 30 istnienia, gratuluję tego jubileuszu. Na co szczególnie zwróciłaby pani dyrektorka uwagę polskim przedsiębiorcom w tych relacjach polsko-francuskich? Myślę, że przede wszystkim, jeśli firma podejmuje decyzję o rozwoju, no to trzeba zabezpieczyć budżet. To niezależnie, jaki kraj będzie wybrany, to myślę, że to jest najważniejsze, żeby jednak no, przemyśleć o tym, że to jest pewnie inwestycja. My widzimy, że przez ostatnie kilka lat faktycznie zainteresowanie Francją wzrasta i to jest też bardzo dobra informacja dla nas, że te firmy polskie są na tyle duże i silne, że one już mogą ten trud inwestycyjny podjąć. Na pewno to jest rynek 60 milionów konsumentów, więc to jest bezsprzecznie interesujący rynek. Rynek jednocześnie bardzo dojrzały, więc też już trzeba się z nim zmierzyć. Konkurencyjny, no mocno, prawda? Mocno konkurencyjny i też rynek, który lubi certyfikaty i atesty różnego rodzaju normy należy potwierdzić. Więc no, żeby przygotować się, należy to przede wszystkim rozpoznać, jaka jest konkurencja. Banał niby, natomiast warto to zrobić. Warto jednak zrobić analizę, no,
no, pozycjonowanie tego produktu. Można skorzystać z takich organizacji jak my, bądź inne, żeby no wsparły w analizie tego rynku. Tak jak i my wolimy kupować produkty czy usługi, które są do nas komunikowane w języku polskim, a więc warto zainwestować w przetłumaczenie strony, przetłumaczenie ulotek. A Francuzi są o tym szczególnie wyczuleni, tak? Ale myślę, że też my, jak kupujemy usługi, no nie wyobrażam sobie, no, tak po prostu, tak? No tak, szybciej po prostu sięgniemy po produkt, którego jesteśmy w stanie ulotkę przeczytać w języku polskim, jasne, stronę internetową, bo to jest też dla nas potwierdzenie pewnego zobowiązania firmy i jego dojrzałości do tego, żeby wejść na dany rynek. Więc Francuzi, myślę, że oni coraz bardziej mówią po angielsku i to nie bałabym się tego, że się nie dogadamy w języku angielskim, ale to jest szacunek dla konsumenta, tak? Wydaje mi się, że warto po prostu przetłumaczyć i strony, i ulotki, przygotować się do tego. Na pewno sprawdzić normy, bo to jest element, który jest ważny z przypadku Francji. Znaleźć dobrego partnera. W Francji też ta cała dystrybucja inaczej wygląda, więc zrozumieć właśnie te mechanizmy, które rządzą dystrybucją danego produktu, znaleźć jak najlepszy sposób wejść na rynek francuski. No tak jak już mówiłam, to jest rynek rozwinięty, więc też ta bariera wejścia jest troszeczkę inna i to, co może być też interesujące, to czasami warto byłoby się zastanowić, czy nie rozpocząć współpracy z firmą w Polsce. Dlatego, że pomimo tego, że ponad jakby tych najwięcej dostawców dla firm francuskich są firmy polskie, to one wskazują nam, że bardzo wysoki odsetek tych firm później jest włączonych właśnie w globalne łańcuchy dostaw, więc nie zawsze trzeba od razu wejść na rynek francuski. Czasami warto mądrze wejść w Polsce i zacząć rozmawiać z firmą francuską, dlatego że nasze produkty świetnie się bronią. Nawet rozmawiałam ostatnio z jedną firmą budowlaną, która wdrożyła swoje, znaczy polskie produkty, które na przykład budowlane też, które spełniają pewne normy, jeśli chodzi o emisję CO2, czyli oprócz ceny za kilogram produktu jest również cena i ilość emisji na kilogram, tak? Więc to są też takie kruczki, które pomagają firmom, mogą pomóc firmom polskim wejść na rynek francuski, który jest rynkiem też bogatszym, więc też widzimy, że konsumenci są w stanie zapłacić więcej za produkty eko, tak? Czy właśnie takie, które spełniają pewne normy, no tutaj ta neutralność klimatyczna, tutaj myślę, że temat energii, oszczędności wody, no to są takie tematy, które ewidentnie będą nam towarzyszyły, widząc nam zmieniającą się pogodę jeszcze przez kolejne lata. Sporo się przez te 20 czy 30 lat nauczyliśmy, także od Francuzów oczywiście, więc już możemy sobie pozwolić na marzenia o tym, żeby wejść na ten trudny rynek jednak i konkurencyjny. A czego moglibyśmy życzyć francusko-polskiej izbie gospodarczej na kolejne 30-lecie? Bardzo ogólnie mówiąc, dobrego, przewidywalnego prawa, to myślę, że wszyscy przedsiębiorcy sobie tego życzą, bo to daje pewną spokój inwestycyjny. I myślę, że to jest najważniejszy gwarant, żeby firmy się interesowały Polską. Naprawdę mamy wszystkie jako Polska narzędzia, żeby tę naszą gospodarkę rozwijać. Jesteśmy na takim etapie, gdzie już zaczynamy być krajem rozwiniętym, więc my z przyjemnością w ramach tych życzeń przyjęlibyśmy sprzyjających warunków do dalszych inwestycji, czy to do rozwoju firm, które już są tutaj lokalnie, czy to też do zainteresowania się nowymi firmami, nowych firm rynkiem polskim, bądź też firmy polskie, które coraz śmielej zachęcamy, żeby wchodziły na rynek francuski, bo myślę, że jak najbardziej nasze dwie gospodarki mogą się uzupełniać. Tego życzę również mniej czarnych łabędzi niż nadleciało w ostatnich latach, tak, ale to odpukać to tutaj w nieheblowane. Wszystkim tego życzę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję moim gościem, moją gościnią w studiu była Joanna Jarek-Pszeniczna, dyrektorka generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.